que trabajar más también durante los entrenamientos. Os hacía falta trabajar. Mamy rozmowę z Cristiano Ronaldo, który pochwalił pracę Zinedina Zidana z tych kilku ostatnich tygodni, że zawodnicy wyglądali bardzo dobrze. To jest efekt pracy Zizu, to słowa Cristiano Ronaldo. Tak, rzeczywiście ta nasza pretemporada, czyli okres przygotowawczy nie był dobrze zaplanowany. Potrzebowaliśmy właśnie takiej pracy nad przygotowaniem fizycznym. Zizu wprowadził inną metodę pracy. No i teraz piłkarze czują się lepiej. Trzeba to zauważyć. W pewnym momencie rytm waszej gry spadł. No i mówił o tym Zinedine Zidane, żebyście z powrotem doprowadzili ten rytm do odpowiedniego trybu. Myślę, że dzisiaj wygraliśmy przy zdecydowanej przewadze nad przeciwnikiem. To normalne, że w takiej sytuacji zawodnicy dobrze się czują. W drugiej połowie meczu z Realem Betis nie prezentowaliśmy aż takiej intensywności. Brakowało właśnie tej intensywności. Strzeliłeś 8 goli ze Spaniolem w tym sezonie. Jestem bardzo zadowolony z tego. A najważniejsze jednak to, że drużyna podtrzymuje tę swoją dobrą serię, a gole przychodzą po prostu naturalnie. Problem polega na tym jednak, że Barcelona jest daleko. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że Barcelona straci jeszcze te punkty? No musimy dalej pracować. Nie możemy myśleć w tym momencie o Barcelonie czy o Atletico. Barcelona wykonuje swoją pracę bardzo dobrze, wygrywają. My jednak musimy w dalszym ciągu kontynuować naszą pracę, bo wiemy, że w dalszym ciągu brakuje wiele meczów do rozegrania. Oczywiście jesteśmy z tyłu za Barceloną, ale będzie liczyło się to, jak ta liga się zakończy. Wielu madrydistów zauważają, że przeciwko słabszym rywalom radzicie sobie bardzo dobrze, a jak będzie z tymi lepszymi? Zobaczymy. Rzeczywiście, kiedy wprowadzasz taką intensywność i grasz bardzo dobrze, to wtedy można...